Jest deklaracja Grupy Wyszehradzkiej w sprawie Rosji. Premierzy V4 zadeklarowali solidarność z Czechami w związku z działaniami Rosji. Znak zapytania. Wyrażamy pełną solidarność z Czechami w związku z działaniami Federacji Rosyjskiej. Potępiamy kolejne godne ubolewania akta agresji i naruszenia prawa międzynarodowego dokonany przez Rosję na europejskiej ziemi, zaznaczyli premierzy Polski, Węgier i Słowacji we wspólnej deklaracji. W poniedziałek odbyła się wideokonferencja premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, której celem było omówienie sytuacji w obliczu eskalacji działań w ostatnich tygodniach ze strony Rosji. Deklaracja premierów Grupy Wyszehradzkiej po tym spotkaniu. Centrum Informacyjne Rządu opublikowało na swej stronie deklarację w sprawie solidarności z Republiką Czeską w związku z ostatnimi działaniami Federacji Rosyjskiej. My, premierzy Polski, Węgier i Słowacji, wyrażamy pełną solidarność z Czechami, naszym bliskim partnerem i sąsiadem w związku z udziałem rosyjskich agentów wywiadu wojskowego w działaniach prowadzących do eksplozji w składzie amunicji we Wrbeticach w 2014 roku, podkreślono w deklaracji. Potępiamy ten kolejny godny ubolewania akta agresji i naruszenia prawa międzynarodowego dokonany przez Rosję na europejskiej ziemi, jak również nieproporcjonalne środki podjęte przez Rosję w odpowiedzi na całkowicie uzasadnioną decyzję Republiki Czeskiej o wydaleniu 18 rosyjskich oficerów wywiadu z jej terytorium i oferujemy Czechom nasze wsparcie dyplomatyczne i konsularne, zapewniono. Premierzy Polski, Węgier i Słowacji podkreślili w deklaracji, że wraz z premierem Czech, zdecydowanie potępiają bezprawne i brutalne działania rosyjskich agentów wywiadu. Nie pozwolimy, aby te działania podzieliły Europę. Państwa Grupy Wyszehradzkiej są zdeterminowane, by wspólnie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej podjąć działania na rzecz wzmocnienia naszej odporności, dodano. Wydalenie 18 rosyjskich dyplomatów z Czech. 17 kwietnia Czechy powiadomiły o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów z powodu podejrzeń, że rosyjscy agenci wywiadu stali za wybuchem w składzie amunicji w 2014 roku, w którym zginęło dwóch obywateli Czech. W odpowiedzi Rosja nakazała wyjazd 20 dyplomatów czeskich i ograniczyła możliwość zatrudniania przez ambasadę Czech w Moskwie obywateli rosyjskich. Praga z kolei odpowiedziała żądaniem, by Rosja do końca maja zrównała liczbę swych przedstawicieli w ambasadzie w Pradze z liczbą pracowników przedstawicielstwa Czech w Moskwie, do 7 pracowników dyplomatycznych, 25 pracowników administracyjnych oraz 19 lokalnych pracowników.